proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do Krainy Perkusji. Gościem moim i Państwa Robert Mikołajczyk. Witam. Dzień dobry. Proszę Państwa, materiał rejestrujemy w próbowni, no w każdym razie w miejscu znajdujemy się w Szkole Muzycznej Yamaha w Częstochowie, gdzie Robert pracuje. I muszę Państwu przyznać, że Robert uświadomił mi przed chwilą, że ostatni raz spotkaliśmy się 30 lat temu podczas jakiejś tam próby gdzieś tam. No i proszę Państwa, po 30 latach widzimy się podobnie i porozmawiamy trochę o muzyce, trochę o rytmie, trochę o perkusji. No ale zanim o tych muzycznych klimatach, to oczywiście przesłuchanie, czyli to, co Państwo lubicie najbardziej. Częstochowianin? Od urodzenia. Od urodzenia. Dziada, pradziada, jak wiesz coś na temat swoich przodków? Moja rodzina ze strony ojca pochodzi z Częstochowy, a ze strony matki za Częstochowy, dokładnie Kodrąb, Radomsko. Aha, stamtąd. Co robili? Czym się zajmowali twoi dziadkowie, pradziadkowie? Wiesz, masz jakąś wiedzę na ten temat? Ostatnio uzyskałem wiadomość na temat mojego pradziadka, który walczył z analfabetyzmem. Został odznaczony też orderem, pośmiertnie oczywiście. A ja zostałem nauczycielem. Ale czego uczył dziadek? Dokładnie nie wiem. Ale był nauczycielem w każdym razie. Tak. Czy to, że ty jesteś muzykiem, to jest obciążenie dziedziczne? Nie, nie. Żadnego muzyka w rodzinie nie było. Czyli ty jesteś pierwszą tą czarną owcą. Tak. Dobrze, powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło? Bo chyba zaczęło się kupę lat temu, nie? Tak, bardzo dawno, no, gdzieś około tak ponad 32 lata temu. Miałem dwóch kolegów. Jeden grał na gitarze basowej, a drugi na gitarze elektrycznej. No i zaproponowali mi, że szukają perkusisty. Ja w ogóle nie miałem pojęcia o tym. I tak mówię, no spróbuję, posłucham może trochę muzyki i tak dalej. No i pamiętam, że tam dżem czerwony jak cegła, coś tam próbowałem na krześle grać, czy tam. Oni mi też wskazówki dawali. No i tak to się wszystko zaczęło. Gdzieś tam jakiś pierwszy zestaw, który był polmuzem, pedały były jakieś od żuka zrobione, takie jakieś statyw, drzewko, te talerze. Ale bardzo miło to wspominam. Powiedz mi, czy w tej całej twojej drodze muzycznej był jakiś taki przełomowy moment, kiedy ty poczułeś, że to jest twoje życie, że ty odnalazłeś to, czy to tak postępowało z roku na rok, czy był jakiś taki, wiesz, przełomowy moment, kiedy sobie uświadomiłeś, że tak, że idę tą drogą? To był moment, kiedy wyleciałem z kapeli za to, że grałem nierówno i tak dalej. I postanowiłem znaleźć nauczyciela. Moim pierwszym nauczycielem był Jan Bożek, Dom Kultury na Spadzistej. I tam u niego się uczyłem przez jakieś około 5 lat, nut, rytmu i tak dalej. A drugą taką postacią, to miałem przyjemność uczyć się u Nestora polskiej perkusji Kazimierza Jąkisza. O, proszę. No, u niego spędziłem 7 lat. Czyli jak gdyby... To, że cię wywalili z kapeli, tak, dobrze to, ci zrobiło. Tak, właśnie. Czyli nie odpuściłeś, tylko się zawziąłeś, tak, i powiedziałeś, dobra. Postanowiłem się uczyć się, ćwiczyć. No i... No i fajnie, bo ja rozumiem, że to, że jesteś muzykiem, to jest twój zawód. Tak, tak. Czyli nie robisz nic innego na zasadzie, że... Do południa w budowlance na przykład, nie, a po południu perkusja nie, tylko. Tylko perkusja. No ale to jest tak, że te prywatne lekcje wystarczyły, czy też brałeś, nie wiem, edukowałeś się jeszcze jakoś tak muzycznie? Nie, tylko prywatnie się uczyłem. Czyli można powiedzieć, znaczy no nie samoukiem, ale... Nie da się to jest być. Co raz w tygodniu spotkanie w Warszawie czy w Bielsku z Jąkiszem i codzienne ćwiczenie po 8 do 10 godzin. 8 do 10 godzin codziennie, żeby po prostu złapać... Tak, nabrać tej, takiej panowania nad tą koordynacją, tym wszystkim, żeby...
Żeby poczuć się wolnym. Wolność poczuje się tylko wtedy przez ćwiczenie na zestawie. Nie ma ćwiczenia, nie ma grania. Czyli, że nie ma wysiłku, tylko jest radość z grania, jak jest dobry warsztat. I to jest tak, że perkusiści powinni raczej codziennie mieć do czynienia z instrumentem? No ja sobie... Może sobota, niedziela troszeczkę odpocząć. Ale tak to raczej codziennie. Tak, tak. No to samo co muzycy grający na instrumentach dętych. Tak, oczywiście. Cały czas muszą grać, bo 3 dni przerwy i jest już do tyłu tak, że oczywiście, z zadęciem i ze wszystkim. Dobrze, no to porozmawiajmy trochę, no bo tak, mówisz, że 30 lat, to trochę zróbmy wspominki, z jakimi zespołami albo z jakimi ludźmi grywałeś w swojej dotychczasowej karierze. To były w sumie takie zespoły może nawet nieznane, ale zawsze gdzieś tam kręciliśmy się w kierunku bluesa, łączyliśmy, pamiętam pierwszy taki skład był taki, łączyliśmy jakby granie Ericka Claptona dokładnie z płytą Tilitaka Kazimierza Jąkisza, gdzie był blues łączony z walkingiem, swingiem i tak dalej, takie elementy. Też wspólnie z kolegami założyliśmy taki zespół Białej Kruki. Graliśmy właśnie Wesela przez, ja grałem tam 10 lat. Ciężki kawałek chleba. Ciężki kawałek chleba. To jest, pamiętam jak mój profesor Jąkisz zawsze mówił, kurczę, to twoje granie tak wpływa na to swingowanie, że się w głowie nie mieści. No bo tam jest harowa, tam trzeba, tak. No około 20 godzin grania jest, prawda? Wiesz, ja mam wyobrażenie, tak rozmawiałem z twoim uczniem i dla mnie, jak ja obserwuję perkusistę podczas koncertu, no to takie mam wyobrażenie, że on po prostu nieprawdopodobną ilość kalorii spala, że to jest bardzo fizyczne. Natomiast Mateusz mi powiedział, że nie, że to nie, to, że może to na zewnątrz tak wygląda, ale że... Na zewnątrz, tak. Ale że to nie jest aż tak ciężka fizyczna praca, jakby się wydawało dla laika, który to obserwuje. Może by to było, gdyby na przykład ktoś siadł za bębny i próbował zagrać te 20 godzin, gdyby sobie nie poćwiczył przez tydzień. Miesiąc, to może rzeczywiście, może nawet by nie wytrzymał tej walki. Tego maratonu. Tak. No ale wiesz, nie negujmy, bo zespoły, które grają na weselach są przecież bardzo potrzebne, bo, oczywiście. Bo ci ludzie też chcą potańczyć, pobawić się przy muzyce na żywo i gdyby ich nie były potrzebne, to by ich nie było po prostu. Tak, nie? Oczywiście. Ja po prostu w pewnym momencie zacząłem też odczuwać takie zmęczenie, że nieprzespanie. Tutaj od piątku, od poniedziałku do piątku praca w szkole. Budziłem się dopiero we wtorek. Powiedz mi, Robert, czy każdego można nauczyć grać na perkusji, czy jednak trzeba mieć pewnego rodzaju predyspozycje? Ja myślę, że każdego można nauczyć, tak, bo też miałem po drodze paru takich ludzi, co jakby nie mieli tych predyspozycji na to. Nie czuli rytmu. Tak. I oni najwięcej musieli pracować nad tym. Czy z metronomem takim. Ty policzyłeś, ile osób przewinęło się przez twoje ręce? Kilka razy się tak zastanawiałem nad tym, ale nie mam pojęcia. Ale w setkach? Może. W setkach, nie? Kiedy jest najlepiej zacząć uczyć się grać na perkusji? Ja myślę, że to jest wiek, może być 4-6 lat. 4-6 lat? Już tak wcześniej? Tak. Tutaj w klasie perkusji dzieci zaczynają od 6 roku życia. Mam taką fajną pomoc ze Stanów. Sprowadziłem pozycję Hal Leonarda. Uczymy się nutek, uczymy się tej muzyki, która tam jest w tle, kiedy on gra i rytmu. I oni po na przykład 2 latach grania z tej książki, tego materiału, oni zauważyłem teraz, że oni zaczynają grać. Poważnie? Trzymają time, słuchają. Czyli 8-letni chłopak siada za bębnami i gra? Tak, tak, oczywiście. I słychać, że on gra, nie? Tak, tak.
jakieś przejścia tutaj, tu. Naprawdę no, coś świetnego się wydarza, naprawdę. Świetnie. Dobra. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Częstochowa jako miasto jest bardzo fajnym miastem. Bardzo fajni ludzie tutaj mieszkają, ciepli, którzy chcą dużo działać, tylko kurczę, no, nie ma za bardzo gdzie działać. I tu fajnie by było, gdyby ktoś kiedyś wpadł na jakiś pomysł, żeby to zmienić, żeby ci ludzie mogli się rozwijać, żeby nie musieli tylko siedzieć gdzieś tam w tej swojej pracowni, ćwiczyć, tylko żeby mieli tą możliwość. Ja pamiętam, że kiedyś wpadłem na taki pomysł, już nie pamiętam kiedy, jak dawno to było, ale poszedłem do Krzysztofa z klubu ASK. Mhm. I mówię, Krzysztof, kurczę, tak mało się dzieje tutaj w tej Częstochowie, może weźmy zorganizujmy jakiś jam session. Tylko, że w czwartek, bo w piątek to wszyscy wyjeżdżają, prawda, i ten. No i budowaliśmy stopniowo, no i on potem bardzo fajnie ten jam bluesowy urósł do takich, no fajnie się to wszystko tam działo, dużo ludzi przychodziło, grało, także... W latach naszej młodości myśmy się jeszcze załapali na kluby studenckie, tak. Prawda? Filutek, ASK, no było tych klubów trochę. Tak, i tam się koncerty odbywały, tam to życie muzyczne gdzieś kwitło, że kapele mogły się pokazać, zagrać, tak. Prawda? Teraz tego niestety nie ma, jest tej kultury studenckiej w Częstochowie jest bardzo mało. Dobra, no to teraz takie pytanie z cyklu plotkarskiego bardziej. Jakby ktoś zaprosił ciebie na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś był zadowolony, żebyś był usatysfakcjonowany? I jaka muzyka musiałaby płynąć z głośników, jakbyś to jadł? A mogę też wskazać miejsce? Tak. Miejsce to są tarasy gdzieś w okolicy Złotego Potoku. Ta restauracja się tak nazywa właśnie, coś tarasy słoneczne czy coś. I tam podają rewelacyjne policzki wołowe. Pierwszy raz w życiu to jadłem i no odlot, kurczę. A muzyka? A Love Supreme Johna Coltrane'a. O! Fajnie. Dobrze. Robert, ty w ogóle masz jakieś takie plany związane z tym, że poza tą pracą dydaktyczną, którą robisz od wielu lat, chciałbyś jeszcze coś nagrać, wypowiedzieć się muzycznie? Wiesz, o co mi tak, chodzi? Taka bardzo, bardzo. Kwestia realizacji siebie, nie? Bo nauka to jest jedna rzecz, a muzyka to druga, nie? Tak, bardzo. No ale jest ktoś, z kim mógłbyś to zrobić? Czy jest tak, wiesz, masz jakieś takie zaplecze? Wiesz, o co mi chodzi? No nie wiem, zespół, skład, muzycy. Michał Ostalski, piano. O, już to by na płycie było, tak? Tak. Michał Ostalski, piano. A ja nie rozmawiałem z Michałem Ostalskim. On jest z Częstochowy? Tak, z Częstochowy jest. A myślisz, że się zgodzi ze mną spotkać? Myślę, że tak. No to dobrze, to już będę miał kolejnego rozmówcę. Marcin Milczarek na basie. Też nie rozmawiałem. Proszę. Rozumiem, ty na perkusji. Tak, ja na perkusji. I kto by jeszcze tam był? I trzeba byłoby poszukać może jakiegoś trębacza. O, Daniel Pomorski na trąbce. Mhm. No to już byłoby taki ciekawie. Kwartecik. Super. Czego życzyć tobie? Zdrowia. Mhm. Dwa lata mówisz trzeba, żeby załapać się, no żeby załapać tego bakcyla grania na perkusji. Tak, przejść ten proces taki, a potem już jest pałek. No ale jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy. Za naszych czasów wstawienie perkusji do bloku graniczyło z szaleństwem, ponieważ sąsiedzi nie wytrzymywali tego ciśnienia. No teraz jest, wiesz, ale teraz już jest ta elektronika, że... Możesz sobie wstawić tą elektronikę. Jest różnica grania na bębach, z naciągami, a na takiej elektronice? Jest. Jeśli to nie jest taki odpowiedni sprzęt, typu też półka cenowa jest, to
gdzieś około tam, nie wiem, może za 10 tysięcy. 10 tysięcy? No, no, ale to właśnie chodzi o to, że te najtańsze perkusje elektroniczne mają coś takiego, że one mają gumowe te rzeczy i bardzo się męczą ręce na trakcie grania. Nie, nie. To jest może fajna zabawa, brzmienia tam, ptaszki, nie ptaszki. I, no ale jest bardzo duża różnica. Jak tylko mogę, zawsze rodzicom odradzam, żeby nie kupować tej perkusji, bo też są różne miejsca, tak jak na przykład tutaj słyszałem kiedyś na tysiącleciu, gdzie ktoś się wynajmuje jakąś salę. Dziecko może tam zaprowadzić i ono tam za tam parę złotych sobie poćwiczy, ma sprzęt. Tak. Uważam, że to jest fajny taki... No ale taki, nazwijmy to, ja nie mówię z górnej poły, no bo to wiadomo, ale przyzwoity zestaw perkusyjny to jest wydatek rzędu... 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca złotych. Akustyczny. Trzeba. Akustyczny. Mhm. A ten elektryczny to 10 tysięcy, żeby to miało w ogóle jakiś no, sens? Tak, tak. To można, no nie wiem, no, kupić tą perkusję za 2,5 elektroniczną, ale to nie jest to, naprawdę nie jest to. Odradzasz. Tak. No to co, no to proszę Państwa, jeżeli chcielibyście Państwo w swojej berbecie, albo nie, no bo przecież to w każdym wieku można przyjść uczyć się. Oczywiście. Najstarszy Twój uczeń ile miał lat? On miał chyba 60 lat. 60 lat tak. I przyszedł i powiedział, że chce się nauczyć grać na bębnach? Tak, chciał od razu jazzu się uczyć. Od razu jazzu się chciał tak. Uczyć, tak? Nie kręciły go to proste rytmy, tylko... Tylko już... Już konkretnie. Konkretnie, no tak. No ale to pierw trzeba małymi kroczkami, żeby tak, dojść do małe tego. Małe kroczki. No dobrze, zachęcamy. Proszę Państwa, Szkoła Muzyczna Yamaha w Częstochowie. Gościem mi Państwa muzyk, wieloletni pedagog, który uczy grać na perkusji, Robert Mikołajczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też albo dziękuję. Albo tak, bo to teraz takie czasy. Także zapraszamy Państwa, nie ma bariery wiekowej. Jeżeli ktoś chce liznąć trochę perkusji i nauczyć się grać, to wiecie, gdzie znaleźć adres. No, możemy do tamtej kamery, do tamtej pomachać. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy Was. Pa, pa. Pa.